Dobra, przepraszam, że rano nie mogłem nagrać, ale w sumie w weekend zapomniałem kompletnie o tym i Dark Orbit w sumie w tym tygodniu się nie pojawi. Nie, Dark Orbicie, jak dzisiaj to oglądacie, to jutro się pojawi. I tak jutro to będę nagrywał. I w zamian za to dostaniecie jeden. Nie, dwa bonusowe odcinki Master of Orion. Poza tym, mam już ponad 50 tur, więc mogę w każdym momencie uznać, że Master of Orion kończymy, bo jest za monotonne. Ale rzeczywistość jest taka, że ja jestem osobą nad wyraz szaloną, szaleńczą do bólu, że aż produkuję trzecią gazę śmierci i rozpocząłem budowę obrony, że w Wielkanoc robię live'a. Pierwszy live, ale to ci się nie opłaca, człowieku, masz za mało subskrypcji. No i co z tego, moi drodzy, i co z tego? Co z tego, skoro mam? Te zaparcie i wielki. I cel. Tak, cel jest wielki. Przeogromny wręcz. 4000. Nie. Zero i reszty tego. Spytacie się pewno, ale jakiż to jest taki wielki cel? Ano, odpowiem wam, że to jest pobicie rekordu szkoły, głupiego rekordu, w jak najdłuższym przesiedzeniu przy komputerze. Rekord szkoły to jest 29 godzin. Non-stop grania w grę jakąkolwiek. Grania przez 29 godzin. Z informacji, które ja dostałem i z których się nie dziwię, to owa gra, przy której oponent spędził 29 godzin swojego życia, to była non-stop, to była Tibia. Ja specjalnie się nie dopytywałem, czy to ma być jedna gra, ogólnie, że gramy tylko w tą grę, na przykład w tą grę tylko i tylko w tą grę możemy grać. Nie. Ja patrzę na ogół. 30 godzin non-stop przy komputerze. Ale zaraz! Przecież skoro to jest 29 godzin w zaokrągleniu, to czemu ty nie zrobisz tego, żeby było na przykład 29,5 godziny? A no właśnie dlatego jak wcześniej chcę zaokrąglić. Oczywiście mówiąc 29 godzin, mam na myśli, że zaokrąglimy do mniejszości. Co nie? No. I teraz, tworząc równy live 30 godzin, oczywiście to będzie ponad 30 godzin, pewno dojdzie mi kilka, pięć, jakieś 5 minut na jakiś ten, to się zaokrągla do, Boże, wyjdzie mi jakieś 5 minut na podziękowania wszystkim, którzy byli, choć pewno i tak nikt nie będzie. Filaki ham, kicham. Podziękowania wszystkim, którzy będą, choć pewno nikt nie będzie na chyba najdłuższym live w Polsce. Granie non-stop. Z góry mówię, że czat jak będzie przeze mnie będzie czytany, bo to zakładam, że nikt mnie nie zrajduje i nie tak nie wyskoczy mi 500 albo 50 tysięcy widzów, którzy: Ej!
których YouTuber powie: Ej, ludzie, patrzcie na niego. On robi 30-godzinny live. Mi się już nie chce robić z wami live'a. Ja idę, ja muszę rano wstać, by dla was nagrać odcinek. Wejdźcie do niego i go pomęczcie. Jeżeli tak nie będzie, to postaram się wam live czat czytać. No, to są takie ogłoszenia parafialne ogółem. Nie wiem, co to robi, ale lewo rozbudować. I co teraz? A co wystarczy na 9? Przez całe życie byłem w błędzie. A nie. A jednak. Nie byłem w błędzie. A już myślałem, że jest podobna historia jak z Gwiazdą Śmierci. Że potrzebuję to o level większe. Ale jednak. A co on w ogóle tutaj buduje? Jak możecie sobie przeczytać z tych danych tutaj? Nie mam już miejsca na planecie. Nie mam. Za dużo budynków zbudowałem. Niesamowita jest ta kolonia. Dlatego biorę i buduję to. Dobra. To z takich ogłoszeń to głównie chciałem wam powiedzieć, że przepraszam za to, że odcinka nie było. Rekompensatą będzie dwa odcinki Master of Oriona. Ale teraz. Ale czemu ty chcesz tak szybko? Bo ja chcę ogólnie skończyć jak teraz jak najszybciej tę serię i do tego będę zmierzał. Pewno niektórzy powiedzą czemu. Ano iż ponieważ chcę zrobić nowe imperium od zera, od tej pierwszej tury samemu, ażeby to na live móc z wami grać. Spędzę przy tym 10 godzin, to już będę miał chwilę. Potem przy reszcie, potem możemy pograć w inne gry, to będzie kolejne 10. No i ostatnie 10 to powiedzmy spędzimy na oglądaniu YouTube'ów czy innych filmów. Z góry powiem, że to ostatnie 10 godzin, czy ile tam nam zostawi, nie, bo nic nie obiecuję, nic nie potwierdzam. Spędzimy na oglądaniu takich rzeczy, że moi drodzy. I tutaj prośba dla tych, którzy mają słabe nerwy, niepełnoletni, choć ja sam nie jestem niepełnoletni, to i tak. Ale tacy, którzy biorą większość rzeczy na aż zbyt poważnie i w ogóle mówisz, żeby facet zginął, bo się na niego wkurzyłeś, to on odbiera to jako niejako. Po prostu nie jako wyrzut emocji i rozkaz w twoją stronę. Bo nie wiem jak to. Boże, bleb. Nie, przepraszam. Nie, już mi się poplątał język. Skończmy temat, zanim z tego wyniknie coś złego. Ale ogółem. Wiecie o co mi chodzi chyba. Nie muszę tłumaczyć. Bo ja mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć, bo ja to źle robię. Ten odcinek wam mogę wrzucić. Mogliście zobaczyć, jak rozpoczynam kolonizację nowej planety za 28 minut. Będzie to za 28 minut. Ale mogę wam obiecać jedno. Do jutra, czyli mniej więcej. W ogóle to jutro jest Dzień Wagarowicza właśnie. I z góry mówię, że nie włączyłem stopera, bo nie chcę, nie chcę. No, to jest moja wymówka, bo nie chcę. 80. No tak. No, oczywiście. Dobra, wracając. Jutro jest pierwszy dzień wiosny, tak zwany Dzień Wagarowicza. I wiecie co? Tylko osoby usprawiedliwione, przynajmniej u nas w szkole, mogą nie przyjść do szkoły. Tylko usprawiedliwione, żadne inne nie.
wszyscy inni muszą przychodzić, ale przynajmniej dobre jest to, że nauki nie ma. To i tak trzeba przyjść. Tak, bym sobie wstał rano, normalnie jak na ósmą. Zrobił wam, był odcinek z Ogame, Master of Orion. Z Master of Orion to by wyszedł nawet godzinny odcinek. O, godzinny wam zrobię jutro. Ten odcinek specjalny z przeprosinami. O, to będzie. Tak. Wyszło Dark Orbit. Seria przez mnie zaniechana. Już trochę. I przepraszam, że w środę bodajże. W środę nie było Master of Orion, Boże, Ogame. No właśnie, to będzie odcinek przeprosinowy ten z Master of Orion. Że nie było Ogame. Ale też ostatnio mogliście zobaczyć, że na czasy niektórych filmów nie zrobiłem to wszystko przez to, że YouTube'owi się coś tam zaczęło psuć. Coś mu się zaczęło, musiałem chwilę czekać, potem dopiero zaczął działać normalnie. Właśnie. Bo ja tylko jedną rzecz zobaczę. Klik, klik, klik. Ty. Zielone. Dobre jest. Mój kanał. Nie, to kliknąłem co trzeba i teraz widzę. Marsjanin na YouTubie za 13 zł. O ile można się założyć, że ten tego. Jak to się nazywa? To już jest na CDA na przykład. O. Właśnie sobie weszłem. Studio twórcy. Chwila, moment. Czemu wy mi nie oglądacie serii z Master of Orion? Czemu wy wolicie Ogamę? Czemu? Ja uważam, że Ogame to jest jakieś poboczna seria, że ja je sobie nagrywam od tak, żeby móc się wyluzować w ogóle. A tu najpopularniejsza seria na moim kanale. Dark Orbit, no. W ogóle to będzie. Jak 9? O Boże, nie. Przepraszam. Właśnie zauważyłem Ogamę. Zrobiłem hashtag 19 zamiast 9. Właśnie to zmieniłem. Proszę, nawet wam pokażę. O. Publiczny Ogamę, moje imperium. Trzy wyświetlenia. Wszystko jest. Dobra.
Ja już w sumie będę kończył ten odcinek, to było tu tylko, żeby skolonizować już nowy świat, żeby jutro móc wam pokazać to. Jutro, jak mówiłem, będzie godzinny odcinek Master of Rina i ja teraz się biorę za lekcję, w sumie za czwartek. Wtedy będę miał więcej czasu właśnie jutro, żeby wam to wszystko nagrać. To znaczy, nagram dwa odcinki. Jeden, który jutro wyjdzie, godzinny, rano. I drugi taki zwykły, 20. Boże, na 20. Który będzie. No, 30-minutowy. Oczywiście. A potem jeszcze na piątek. Ale oczywiście rano w cudzysłowie teraz daję. Rano dla mnie. Powiedzmy, to będzie mniej więcej. W sumie dla was powinniście wy to rozumieć jako moment wrócenia ze szkoły. Bo w sumie wtedy nagrywam w piątek większość moich odcinków. Oczywiście komentarz mi nikt nie zostawia. Nikt nie ma uwag do moich tych gier. Nikt nie ma rad dla mnie. Większość muszę się pytać taty. O, a w ogóle co jest na nabu? Jeszcze daleko do graniczy. Sąsiad. No, i jakie są plany na przyszłość? Nie pewno zapytacie. Jest taki gracz jak stalowy. Stalowy. Ha, zwinduje sobie na czymś innym enter. On ma taką statystykę, jest tutaj na 171 miejscu. My jesteśmy gdzieś. Tutaj. Planie jest wik. Kilka mil różniczy pomiędzy mną a kolegą z klanu w sumie, można powiedzieć. Mój tata to jest w ogóle. Właśnie jak się nazywał? Tak w sumie? Adam, ok. Szukaj. Przepraszam, muszę sobie. Muszę sobie na czymś innym zbindować. O, Adam, Polanie. 210 miejsce. Moi drodzy, 210. A co już jest na tym miejscu? No. Ale wiecie, jaka jest historia? Tata ogólnie wolał się bardziej zabezpieczyć swoje planety. Okej, nie rozwija tych technologii jak ja. Ogółem. To znaczy, zależy które. Tata robi te, głównie się skupił na nich. Taki tip dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak te się ulepsza. Można tutaj informacje. Tutaj można zobaczyć ten, że
Produkcja metalu zwiększona o 1%, produkcja kryształu o 0,66%, a produkcja deuteru o 0,33% zwiększona. Co to oznacza, że jak wejdziecie tutaj? O, to ten rządek zajmuje ta technologia. Ile wam daje na dodatkowo, daje wam na wydobycie tutaj do plusa? Ile wam właśnie się zwiększa wtedy ta metalu? Może metalu i ogólnie wszystkiemu. Ja przed chwilą wróciłem ze szkoły i już nie mam. Czemu tu nie ma jakiegoś linku, żeby to można kliknąć? I o, w ogóle właśnie to jest. Że ciekawa. Jest update na ekspedycję. Boże, update. Teraz jak będzie się wyruszał na ekspedycję, to możesz zyskać brązo. Jedno z chyba. To są chyba tylko te, choć nie wiem. Ale na pewno możesz zyskać brązowe. Brązowe takie ciachacze do statków, czyli wam skraca produkcję o 30 minut. Srebrną ośmiornicę skraca budowę o godzinę, jak się nie mylę. I plus 30 do metalu. Zwiększa wydobycie metalu o 30. A, mogę wziąć plus 30. I tak to działa. No i co teraz? Ja już kończę. Weszłem sobie w Imperium. Takie rzeczy, które dla was powinny interesować, że dołącza się do gildii, bo trochę słabo, jak ma się tylko 4 osoby, a chce się za. Jak się ma 3 osoby, a chce się. Nie! Ej, czemu tylko 3? Czemu są tylko 3 osoby? Ach, chwila, moment. Na przykład, bo ogólnie salowy to teraz mnie wysyła tylko takie sondy szpiegowskie. Nie to. W sumie może być to nawet. Ja tylko jedną rzecz chcę zobaczyć. Strona sojuszu. Aha. I wszystko jasne. Bo teraz dopiero odkryłem, że w ten sposób. Aha.
Ale nie, no teraz się dopiero dowiedziałem o czymś takim jak strona sojuszu, że można coś takiego edytować. Wow! Moi drodzy, ja też się czegoś nowego dowiaduję o tej grze. Wow! No nieco takich rzeczy też mogę powiedzieć. Mogę tylko zo. O! Dobra, gramy o grube pieniądze, moi drodzy. Teraz będziecie mogli zobaczyć, jak. Czemu się nie gra w kasynie, żeby. Na przyszłość, tak, przyszłościowo. No. Jakby ktoś pytał, jak się tak rozwinie, to Globik to jest ogólnie człowiek, którego w sumie. On niedawno tutaj jest. Strona sojuszu. Aha, czyli on należy do tego sojuszu, Skubaniec. I jeszcze do tego jest piratem. Czy jak tutaj jest napisane, bandytą. To jeszcze do końca tej licytacji pozostało poniżej 10 minut, czyli koło ponad 6. Tak powiem. No i z materiału, który normalnie miał trwać 20 minut, przeszliśmy do 26. Tak. Aj, dam mu tyle, że aż mu się odechce. To jest moje. Moje powiedziałem. Chcę w to ingerować. No, jeszcze 5 minut mniej więcej. 4 sekundy w sumie. To będzie jakoś 30. No. Ponad 30 minut będzie miał ten materiał, bo teraz będziecie patrzyli, jak zawodowy gracz przypuszcza grube tysiące. Miliony w sumie już. A w sumie dam wszystko. Poczekam tylko na odpowiedni moment. Trach. Ojcie. Trach i ten. Ogólnie z Glompikiem i tutaj jak możecie zobaczyć z tymi rywalizującymi twarzami to ja już je znam, bo ja jeszcze za czasów jak przygotowywałem się do budowy, Boże, do budowy ośrodka badawczego na Korribanie, który obecnie porzuciłem na rzecz Geonosis. Jest tutaj rywalizowałem nim o niektóre właśnie surowce, minerały i zdarzało się, że Jezwik mogło tutaj pisać. Kubańce pewno są od początku licytacji, wszystko mają stopery ustawione i w ostatniej sekundzie pewno klikną. Przebiją mnie pewno 3 milionami albo 5, a ja 3 milionów.
mówię. W ogóle najlepsze rzeczy na świecie. Nie możesz czego zapamiętać? Zapisz sobie na ręce. Teraz właśnie siedzę w takiej pozie. Spojrzałem się lekko w dół, żeby zobaczyć godzinę ogólnie. 15:34. I patrzę. I mam informację, że właśnie mi się skończył zeszyt z angielskiego i muszę nowy założyć. Mówię wam. Nie róbcie w ten sposób ściąg. No, sweter wam się osunie, za rękawa. I wszystko widać. Jak chodzi o ściągi, to bierzcie taką grubą taśmę klejącą, jak możecie znaleźć. To znaczy ja swoją, którą mam tutaj przed właśnie nosem. Może ją teraz będzie słychać? Poczekajcie. Przepraszam, że uderzyłem z góry w mikrofon, ale to była przed chwilą, można słuchać końcówkę taśmy. Bierzcie, wydrukujcie jak najmniejszą ściągą to. Naklejcie na to taśmę klejącą, włóżcie do wody, a potem zedrzyjcie papier. Po tym będziecie mieli idealnie taką taśmę. W ogóle z takich informacji bardziej takich ciekawych, jak zaczynałem na YouTubie, czyli jeszcze na tym moim prywatnym kanale, w sumie nie prywatnym, no, na prywatnym YouTubie, że tak powiem, wrzuciłem kilka filmików, w ogóle happy happy. No, to wtedy patrzyłem ciągle na OBS-a, miałem OBS-a utworzonego w drugim oknie, jak teraz tutaj, mogę przejechać, op, 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 tutaj, bo ja pracuję na dwóch monitorach. W sumie na telewizorze i monitorze, ale to już szczegóły. O, wygrałem, nawet 8 tysięcy nie musiałem tracić, bomba. Dobra. Więcej hajsu dla mnie. Skrócimy sobie czas budowy gwiazdy śmierci. O 3 godziny mniej więcej. No dobra, to jest z ekonomii. Żeby mnie przekupili. Ekonomia to głównie chodzi o licytację. Kontakty to ogólnie chodzi właśnie. Albo tutaj w rozmowach. Tutaj mamy czas sojuszu. Dobra, stalowy. Stalowemu dzisiaj napisałem. Tutaj możecie zobaczyć godzinę. Na przerwie, żeby nie było. Żeby przestał mnie brać i sądy wysłać, bo to widzę. I tutaj mamy jeszcze czat sojuszu. Dobra. Co to wtedy wszystkim oznajmiłem, że rozpoczynam budowę pierwszej gwiazdy śmierci. Nie wiem. Nie wiem, ile trzeba tam mieć jej członków maksymalnie, jak edytować stronę sojuszu. Jak się dowiem, to się spytam jeszcze taty, to napiszę, że rekrutacja. Jesteśmy. O! Jesteśmy skłonni do rekrutacji każdej osoby. A nie, no jeszcze te sekundy dolecą do końca. No, te sekundy do końca dolecą, no ale. Kurde, bo tak w sumie to można by jeszcze ten materiał przeciągnąć o te 2 minuty, choć zakładam, że i tak nikt nie będzie do tego momentu to oglądał.
Ale w komentarzach możecie napisać propozycje do nazwania tej planety. Dla tych, którzy nie wiedzą, na pewno się znajdą tacy. A żeby wysłać mi. Ciężkie myśliwce 21. Niszczyciel i statek szpiegowski. Stocznia. Ciężki myśliwiec. Statek szpiego. Jeden niszczyciel. Dobra, niech już mi będzie, bo po prostu moje sumienie, to znaczy nie sumienie, a po prostu wewnętrzny gracz Ogame nie pozwala. Te 50 sekund jeszcze poczekamy. W ogóle to przeprowadziłem z tatą taki test. Postanowiłem go zaatakować transportowcami wypełnionymi żelaza, bo akurat miał żelazo. Z mojej strony to powinna być stuprocentowa porażka, bo wiem jednocześnie, nie, bo mogę zerkać na taty budowę i w ogóle jak on ma co zbudowane, że po prostu te same siły, które potrzeba, by zniszczyć kompletnie obronę u mnie, nie zniszczyłyby taty, z góry powiem. Czyli de facto F11 i tutaj magiczny przycisk resetu. Kolonia. Tutaj możemy zobaczyć, jak to wygląda. O. Ej, mówiłem coś, że będziecie mogli nazywać tą planetę. Wybaczcie mi, ale jednak nie. Kaszyk. Zmienna nazwę. Wiem. Wiem. To przecież brzmi jak antyplaneta mojego. Wiem, bo sama nazwa jest taka sama. Zmienię, mówię na Takodama. Tak, sam wszystkie ten na. Ej, ale ja jestem z czegoś dumny. Ja sam nazywałem każdą planetę, która jest w tym układzie. Samemu. Sam ja. No i jeszcze plus Tom. Dobra, ale to już jest na tyle. Skonstruuję tylko jeszcze tutaj podstawowe wydobycie każdego surowca. No i na tym skończę tak w sumie. Ulepszę wszystko na pierwszy level. Łącznie z tymi tutaj dziedzictwami. Żeby trochę więcej jednak mogły przechowywać. I na tym skończę. Dzisiaj w ogóle zabawę z Ogama i idę do lekcji. To tak, ja byłem Wiktor Jeziorek. To było Ogame. Ekonomia. Aha, to ekonomia to jeszcze wam daje informację, że. Słuchaj, nową masz planetę!
to się minuta będzie robiło. To z moich wstępnych takich założeń, które mogę wam powiedzieć z góry, to to, że wszystko ulepszę na pierwszy level, żeby już wszystko tam działało. Ja ten odcinek wrzucam i żeby się nie spóźnić, to już w tym momencie muszę zakończyć. I zacząć wrzucać. To cześć, czołem, kruski z rosołem, rosół z kruskami, ja się żegnam z wami.